Cześć, witam Was bardzo serdecznie w podsumowaniu 2023. Jak wiecie, ten rok się zaraz kończy. Kończy się dokładnie, jak Wy to oglądacie, to za 4 godziny. Ja jak to nagrywam, to mam jeszcze 24 godziny, także w tym odcinku chcę się skupić głównie na tym, co się działo przez ten cały rok. Na wstępie chciałbym Wam wszystkim podziękować. Chciałbym podziękować za to, że oglądacie mnie, dzięki temu jestem tu, gdzie jestem. Chciałbym podziękować przede wszystkim Juli. Gdyby nie Jula, prawdopodobnie w tym momencie byście mnie tutaj nie oglądali, by Was tutaj nie było, ponieważ dzięki Juli to wszystko, co widzicie, się zaczęło. Czyli cała moja przygoda z Wami. Myślę, że najlepszym określeniem dla roku 2023 będzie tym, że on był po prostu ambiwalentny. Dla tych, którzy by nie wiedzieli, jest to coś takiego między tym a tym. Ani dobre, ani złe. Był on bardzo ambiwalentny dla mnie, miał on dobre momenty, tak i złe. Ogólnie sam rok zaczął się źle. Styczeń. Więc tak, styczeń był to czas zmian. Jak wiecie, styczeń zawsze jest tym czasem takich postanowień, takich nowości, które macie wprowadzić. U mnie on też był. Był on do mnie tyle zmianą, że zakończyłem ważną dla mnie relację, którą zostawiłem po prostu w 2022 i już jej nie prowadziłem. Ogólnie 2023 styczeń był dla mnie czasem, w którym dużo osób po prostu odeszło ode mnie, w którym ja zrozumiałam też swoją wartość. Był to też jeden z nudniejszych miesięcy. Był on tak samo trochę bez sensu, bo nic się prawie nie działo w moim życiu. Po prostu żyłem. Luty. Luty był takim miesiącem zmian. Wiecie, skończyłem relację i stwierdziłem, że muszę pokazać, że chcę się zmienić. To był taki etap, że wiecie, zawsze się mówi, że po jakimś zerwaniu, po zakończeniu czegoś robi się glow up, albo robi się glow down, albo się nic nie robi. Ja stwierdziłem, że zrobię sobie kolczyk w nosie. Ja tak wyglądałem z tym kolczykiem, możecie sobie zobaczyć. Nie wyglądałem zbyt okej, ale nie było też źle. W lutym oprócz tego, że zrobiłem sobie kolczyk, czyli zmieniłem swój design, bo się zrobiłem taki bardziej z pozdurem, jak to Jula zawsze mówi, poznałam właśnie też Julę. Poznałam Julę i to było najlepsze decyzje w moim życiu na chwilę obecną. Poznałam moją najlepszą przyjaciółkę, z którą spędzam bardzo dużo czasu, mamy podobne poczucie humoru i każda chwila z nią sprawia mi dużo frajdy. Luty był też czasem przez wszystkich wyczekiwanym, ponieważ jedna gra, gdzie cały świat na nią czekał. Hogwarts Legacy, wszyscy tą grę czekali i przynajmniej ja się zawiodłem, nic mnie ta gra nie porwała, nie wiem, co miałoby być w niej takiego ciekawego, co by po prostu mnie porwało. Może to, że nie jestem aż takim dużym fanem Harry'ego Pottera, no bo nawet jak teraz wszyscy na świętego powtarzają, no ja tego nie robię. Po lutym oczywiście jest marzec. Marzec był jednym z jakby moich ulubionych miesięcy, ponieważ w tym miesiącu mogliście zobaczyć mnie częściej u Julii. Więc tam mogliście po prostu mnie zobaczyć, mogłem się powiedzieć po raz pierwszy, mogliście mnie trochę bardziej poznać, mogłem być po prostu sobą, mogliście nie poznać tym. Również w marcu na kanale Julii wygrałam wspólne wakacje z Julą, wygrałam z Julą po prostu lot do Londynu. Także to był dla mnie jeden z większych spełnień marzeń, bo jak wiecie, Londyn zawsze mi się śnił, Londyn się okazał wielką klapą. Kwiecień. Kwiecień był to miesiącem, w którym na samym początku kupiliśmy bilety na PGA Narodowe od Sanach. To było jedno z największych moich marzeń. Jakby to było coś takiego, że od kiedy słuchałam Sanach, a słuchałam Sanach od Szampana, nigdy nie miałam czasu ani osoby, z którą mógłbym pójść na koncert. I tu pojawiła się Jula, która choć krokiem poszła ze mną na ten koncert. Dorobiłem się również nowego auta, który służy mi do dziś, którym nagrywam bardzo często, którego widzicie. Także to wszystko w kwietniu się wydarzyło, spełniłem jedną z ważniejszych rzeczy. Maj. Maj był miesiącem, w którym spędziłem moje urodziny wyprawiając imprezę urodzinową. I wiem, że w tym roku przebiję wszystko. Stwierdziłem, że 2024 to będzie mój rok, nawet mój imprezowy rok, gdzie zobaczycie najlepsze moje urodziny. Gen Z może, to ja też. Było to też, w maju było też moje pierwsze spotkanie z Julą. To był pierwszy raz, kiedy Jula akurat do mnie przyjechała, była niedaleko. To był też czas, w którym pierwszy raz zobaczyliśmy się face to face in real life i się nie wystraszyliśmy siebie. Tu macie zdjęcie. Czerwiec. Czerwiec ogólnie to mnie nie rozpieścił, bo jakby wiecie, początek miesiąca czerwca ja spędziłem z 40 stopniami gorączki, nie wiedziałem, co się dzieje w moim życiu, ale kupiłem sobie parownicę. I uwierzcie mi, że moim pierwszym rzeczą, którą napisałam do Juli, to, że kupiłem parownicę. Ale później pojechałem z Julą na Pyrkon, w sensie no ja, Jula i Kinga, to było też nasze pierwsze spotkanie z Kingą in real life. Więc były to 5 dni, była to fajna zabawa, z Julą poszliśmy sobie na imprezę też na Pyrkonie, która była tam wieczorem, wypiliśmy sobie. Zrobiłem też za namową Julii, Kingi oraz Kingi brata pierwszy swój tatuaż w życiu. On znajduje się tutaj, bo wam pokazuję.
Wish me luck. Mam to, co chciałem. To pierwszy, nie ostatni. Lipiec. Lipiec to był czas, w którym wyszła nowa Olivia, wyszedł Vampires, czyli jak ja to sobie skreśliłem, że to jest moje życie, Vampires psuje mnie. Pierwsze imprezowanie oraz podróże z Julą, byłem z Julą w Frankfurcie, byłem z Julą nad morzem, także to było pierwsze z Julą nad morzem, na zachodniopomorskim, bo ona mieszkała na wschodzie. Również to był pierwszy raz, w którym Julia była w Niemczech. Bardzo dużo podróżowałem w lipcu. Uważam, że byłem wiele razy w Niemczech, byłem wiele razy gdzieś tu, gdzieś tam. Byłem po prostu wszędzie, gdzie tylko mogłem być. Sierpień był premierą Barbie. Pierwszy koncert, na którym byłem, pierwszy koncert ogólnie, na którym byłem, to była Roxana Węgiel oraz Grzegorz Chyży, taki, gdzie ja serio się bawiłem i dobrze spędzałem czas. Okej, mamy jeszcze w sierpniu najważniejsza rzecz, czyli otwarcie mojego kanału. Pierwszym moim odcinkiem na kanale jest ten filmik, w którym gotuję, a dokładniej pieczę dla Julii tort urodzinowy, który później Julia sobie skonsumowała. Pamiętam, że miałam gdzieś to nagrane, ale już nie wiem, nie mogę tego po prostu znaleźć. Wrzesień. Wrzesień był czasem, w którym najbardziej cieszyłem się z tego wszystkiego, co mam. Cieszyłem się z YouTube'a i cieszyłem się z tego wszystkiego, ze spędzania czasu z Julą. Po prostu wszystkim, co miałam. Żyłem pełnią swojego życia. Imprezowałam. Chodziłem z Julą na koncerty. Byliśmy na Sarze Jam, którą chyba najlepiej wspominam. I doszliśmy do momentu, w którym wyjeżdżaliśmy do Warszawy, żeby pójść na koncert Sanach. Powiem wam, że nic tak bardzo dobrze nie wspominam jak to, czyli koncert Sanach. Potem poleciliśmy do Londynu, ale myślę, że oszczędzę sobie rozmowę i po prostu zaproszę was na ten odcinek, gdzie po prostu wszystko jest powiedziane, co się działo i co mi się tam nie podobało. Okej, okay, październik. Październik był miesiącem, gdzie go pamiętam najmniej. Pamiętam głównie to, że w październiku pojawił się mój kotek. Sanach wypuściła też jedzenie i w październiku zacząłem swoje studia. Także to jest tylko to, co pamiętam z października, to jest to, że adoptowałam małą Bezę, która jest to moje oczko w głowie, które sobie właśnie tutaj śpi, do niej zaglądam. Listopad. W listopadzie zaczęły się wszystkie moje problemy zdrowotne ze nogami. Tak jak zauważyliście wcześniej, wszystko się pojawiało. Ogólnie bardzo bagatelizowałam to, co się dzieje, bo uważałam, że to samo przejdzie. Poszedłem do lekarza jednego, wydawało mi się, że wszystko jest okej, ale się okazało, że jednak nie. Bo czemu by nie? Jakby bardziej te stopy zostały mi zniszczone niż naprawione. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale w tym momencie jestem w trakcie naprawiania swoich stóp. Również pokonałam swój rekord. Przejechałam 14 tysięcy kilometrów w ciągu 3 dni. Oczywiście jak jechałam, jak wracałam, bo byłem w Białymstoku, widziałam pierwszy raz, byłem na wschodzie Polski, aż tak daleko od swojego domu i to jeszcze jechałam na tyle dobrze, że moim samochodem jechał mi się dość komfortowo. Grudzień. Grudzień się zaczął okresem, w którym weszliśmy z kopyta, ponieważ zaczęliśmy vlogmasy, także cały mój grudzień widzieliście. W grudniu również wydarzyła się jedna chwila i to był czas Wigilii, czyli wbiłem swoje pierwsze 1000 na moim Instagramie, do którego również was zapraszam. No co, zostało mi tego tu jeszcze na YouTubie bić 1000, no i co, i lecimy, kochani, z górki. Ja wam już przygotowałam fajny specjal na 1000, więc... No i co, i dotarliśmy do momentu, w którym jesteśmy, czyli dotarliśmy do momentu 31 grudnia. Dzień, no ktoś powiedział, że jak co dzień, ale nie, to jest dzień Sylwestra, dzień, w którym kończymy jakiś etap i zaczynamy nowy. Ja dziękuję wam za tą podróż, którą zrobiliście razem ze mną w 2023 roku, w którym mogliśmy się poznać, wy możecie mnie poznać. Ja życzę wam, żeby ten rok, który będzie owocny, żebyście siedzieli ze mną, żebyście zostali ze mną, żebyście śledzili, co się u mnie dzieje. Ja wam będę wszystko pokazywać. Sobie życzę przede wszystkim wszystkiego, co dobre. Życzę sobie, żeby wszystkie sprawy wyszły mi na plus, żeby zakończyć ten rok już dawno, zapomnieć o 2023. Życzę sobie lepszego rozwoju, który wam również pokażę. Zapraszam was na nowy content, który się pojawi w styczniu. Wiem, że nie będziecie żałować tego, że zostaniecie ze mną na dłużej i wiem, że będzie wam się wszystko podobać. Także ja wam dziękuję i do zobaczenia w nowym roku. Cześć!